Witam serdecznie. Anna Kalinowicz i Jakub Chycki, doktor Jakub Chycki. Witam serdecznie. Co sądzisz, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju progres, ewolucję, jeżeli chodzi o żywienie sportowców, bo jakby to, co jak ich dieta, jak ich styl prowadzenia się wcześniej, no jest pewien progres i jest pewna ewolucja w tym. To myślę, że to jest bardzo indywidualne. No, są takie specjalizacje sportowe, które bardzo szybko asymilują te różne, nazwijmy to, nowości czy próby racjonalizacji każdego aspektu przygotowań, w tym również i żywieniowego, suplementacyjnego, dozwolonej farmakologii, a są takie, które są oporne. No, jest to wszystko troszeczkę zależy od rodzaju specjalizacji, ale faktycznie no, widać taki trend, że coraz więcej stara się przynajmniej osób no, nadzorować ten proces, no, między innymi w aspekcie żywienia, które ma no, fundamentalne znaczenie no, w jakości tego przygotowania i możliwościach wysiłkowych sportowców, poprawie ich możliwości wysiłkowych. Jest też taki trend tak zwanych trenerów i dietetyków weekendowych, tak? Osoby, które tak naprawdę mogą więcej wyrządzić krzywdy niż dobrego, czy to zawodnikom, czy przeciętnemu panu Kowalskiemu. No, rynek jest rzeczywiście bardzo otwarty. No, widzimy duże upowszechnienie różnych trendów. No, trzeba po prostu wybierać, selekcjonować te osoby, które no, to, przynajmniej no, jakimś stażem już dysponują, jakimś doświadczeniem. No, trzeba weryfikować rynek, no, więc po prostu nie można tutaj zawierzyć tak a priori wszystkim, tylko trzeba podchodzić do tego zdroworozsądkowo, a wtedy z pewnością no, nikt krzywdy no, takiemu zawodnikowi nie wyrządzi, bo każdy zawsze działa w dobrej wierze, tylko różnie bywa z jakością tej wiedzy. A jak taki przeciętny Kowalski, czy masz jakiś pomysł na to, może weryfikować tą wiedzę, tak? No bo ładnie zrobiona strona internetowa, pewne wyróżnienia, które niech się mają do rangi, tak? Wyróżnień, czy to dietetycznych, czy to trenerskich. Jak ty, jako doktor, na którego tytuł musiałeś ciężko pracować, to nie było tobie dane w prezencie? No, to jest jakby mniej istotny aspekt, kariera naukowa czy rozwijanie się jakby w stronę nauki, to jest troszkę inna para kaloszy, mówiąc kolokwialnie. No, ja z racji tego, że wywodzę się ze środowiska akademickiego, no to sugerowałbym po prostu weryfikowanie osób, które zajmują się żywieniem, zajmują się suplementacją, no przede wszystkim w aspekcie wykształcenia. No, trzeba patrzeć, jakie ci ludzie skończyli szkoły, gdzie te kursy były finalizowane, przez kogo certyfikowane. Wydaje mi się, że jeszcze póki co, jeżeli będziemy opierali się na tym naszym polskim, bezpłatnym w większości szkolnictwie o wysokim poziomie, to myślę, że z pewnością znajdziemy takie osoby, które będą spełniały swoją funkcję, rolę w sposób odpowiedni. Jesteśmy tutaj w Osadzie Śnieżki, tak? Jesteś tutaj wraz z Tomkiem Adamkiem i Adamem Balskim, tak? Tak jest, no trenujemy. Trójeczkę ciągle ktoś przyjeżdża, ktoś wyjeżdża. Dzisiaj Ewa Brodnicka, pewnie ktoś się niebawem znowu pojawi, więc rzeczywiście Łukasz Wierzbicki jeszcze był wcześniej, więc cały czas no, jest u nas tutaj żywo i kolorowo. No i dobrze, i skoro jest już tak kolorowo, to powiedz jak bardzo. No, póki co rzeczywiście chyba trzeci tydzień przygotowań, które już zostały zainicjowane przez Tomka przynajmniej w Stanach. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Rozpoczął się okres sparingowy. W przyszłym tygodniu przyjadą kolejni sparing partnerzy. Nie ma kontuzji. No, jest tak, jak mówimy, póki co kolorowo. No i taki od planu się trzymamy no, ze wspaniałym finałem no, już 18 listopada. Na Facebooku gdzieś tam podpatrzyłam wasze bieganie. Nie dawałeś im chwili oddechu, tak? Jakby tutaj byłeś, można powiedzieć, pionierem. No, muszę ich ciągnąć rzeczywiście, muszę ich motywować, muszę trzymać intensywność tych różnych zadań, które na treningach realizujemy. Ale póki co i Tomek, i Adam no, radzą sobie naprawdę dobrze.
A powiedz tutaj naszym widzom też, czym się różnią takie treningi twoje? Wiadomo, że są uzupełnieniem, tak? Treningów Gesa, trenera tutaj, który z nimi przyjechał, ale czym to się różni tak pod tym względem technicznym? Znaczy, no, Ges przede wszystkim jest trenerem boksu, więc jakby to jest ten wiodący trener, no to on uczy i odpowiedzialny jest za przygotowanie techniczne, za przygotowanie taktyczne. No, moją działką jest przygotowanie tego aspektu kondycyjnego, aspektu, który będzie związany, no, przede wszystkim z rozwojem tych zdolności, które dla Tomka są strategiczne, czyli właśnie wydolności tlenowej, szybkości, wytrzymałości szybkościowej, wytrzymałości siłowej, żeby ten jego silnik był sprawny i był w stanie realizować założenie Gasa. Mm-hmm. No dobrze, także z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie ci podziękować za tę chwilę, pomimo tego napiętego na pewno waszego harmonogramu treningowego, bo jakby zostało tutaj około 4 tygodni chyba do walki, tak? Więc na pewno no, to jest już taki moment dość mocno intensywny. No jeszcze jest spokój, za tydzień, za 2 tygodnie to będzie taka kulminacja. No, ale w takim towarzystwie bez szczególnego odczuwania jakby narastającej presji i stresu, to tak naprawdę do końca dni i trenujemy solidnie i w świetnej atmosferze się tu po prostu bawimy. No to teraz pozostaje mi tylko życzyć tobie dobrego odpoczynku, dobrej nocy, bo jest już troszeczkę późno, więc nie będziemy tutaj zatrzymywać. No i dalszych sukcesów na tej płaszczyźnie zawodowej. Dziękuję bardzo. Dzisiaj wracam na Śląsk. Z powrotem wracam tutaj w sobotę, więc rzeczywiście tak krążę między osadą Śnieżka a Śląskiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie.